Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku rozegramy sobie pojedynek pomiędzy blisterkami ze starszej kolekcji FIFA 365 2018, czyli jest powrót do przeszłości. Mamy tutaj cztery saszetki, jedna karta limitowana, miejmy nadzieję, że nie będzie z tego samego klubu. Wtedy będzie można rozegrać fajny jakiś pojedynek, no a jeżeli wpadną z tego samego klubu, no to będziemy musieli każdego blisterka osobno liczyć. Mamy De Gea z Manchesteru United. No i zobaczymy, kto jeszcze nam tutaj wpadnie. Mamy Barcelonę. Manchester United kontra Barcelona, Gerard Piqué na limitce. Więc możemy złączyć wszystkie saszetki. Karty liczymy za jeden punkcik, obojętnie czy bazowa, czy specjalna. Przypominam, jak w tamtej kolekcji to wyglądało. 459 kart do zebrania, 264 bazowe, 132 fansy, 36 power upów, 18 multiple i 9 rarek. No i pierwsza karta to Anglia, Joe Hart. Do tego Lucas z Paris Saint-Germain. Trzeba dobrze patrzeć, bo one są bardzo sklejone. Bayern, Miller, Boca dwa razy. I jest Barcelona, André Gomes. Sprowadzenie tutaj dla Barcelony. Druga saszetka. Mamy Borussię, Atletico Nacional, Palmeiras, Feyenoord i jest De Gea, czyli zawodnik na limitce we własnej osobie. 1 do 1. I do tego jeszcze Otamendi z Argentyny. I kolejna karta dla Manchesteru United. Mamy Carricka. Karta fans favorite. Atletico i znowu Manchester United. Mata, ale odpowiedź Barcelony natychmiastowa. Suarez, Denis Suarez i 3 do 2 dla Manchesteru. Bayern i Boca. Czwarta saszetka, czyli będziemy w tym momencie w połowie. Jest Dani Alves, Paris Saint-Germain. Do tego Klub Ameryka, Palmeiras, Real, Roma i Boca. Co mamy tutaj? Argentynę, Angel Di Maria, Atletico Nacional, Palmeiras, Klub Ameryka, Benfica i Anglia. Fans favorite Maximilian Filip z Borussii. Tutaj również multiple z Borussii. Boca, Ferencvaros, Juventus i Paris Saint-Germain. No coś teraz nie wpadają karty ani dla United, ani dla Barcelony. Mamy Ronaldo z Realu. Dalej Borussia, Bayern, Legia, Palmeiras i Anglia. No i zostaje nam ostatnia saszetka, a w niej mamy ponownie Filipa z Borussii, Klub Ameryka, Palmeiras, Legia, Atletico Nacional i Palmeiras. Bardzo zielone, jak widzicie. A więc pojedynek wygrywa Manchester United 3 do 2. Szybki odcinek, moi drodzy, 4 ponad minutki. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.